Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym materiale z kolejnej serii. Jest to tym razem oczywiście pierwsza część Max Payne'a. Właśnie mam zamiar ją teraz właśnie przejść tę grę, bo ponoć nawet już, znaczy ponoć, ponoć. Nawet powiem wam, nie obiecywałem tej serii, no ale wiecie. Na dysku tyle już mam miesięcy zainstalowanej, zainstalowano ją, co nie, wiecie, lepiej zagrać niż żeby ta gra leżała na dysku, co nie, zainstalowana. No i cóż, mam nadzieję, że cię się spodoba. No kolejna strzelanka, klasyk. I cóż, zobaczymy jak to będzie. No i cóż, żeby nie przedłużać, zaczynamy nową grę. Aha, dobra, nie mogę innej, okej, okay, to sobie weźmiemy. Uwaga, sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam, centrala, powtórz adres. O, nawet nie widziałem, że tu jest polski dubbing. No to nieźle. Fajnie, fajnie. Strzelanina na dachu, strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata, do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Okej, okay, część pierwsza, amerykański sen. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, posterunek Midtown Północ, przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze, wybacz Alex. Ostatnia fajka, ale nie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Nie no, fajnie, kurczę. Fajnie, że jest polski dubbing. Słońca w piękny, letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. New Jersey, 3 lata Michelle, temu. Skarbie, jesteś w domu? Tam animacje. Kurczę. Aż. Dobra. Co to jest, do diabła? Gdzie jest ten telefon? Tutaj. Czekajcie, kurczę. O kurczę. Nie no, fajnie, fajne to, kurczę, podoba mi się, powiem wam.
Nie. Powiem wam nie. Tak, że ja... Nie, o Boże, Michelle, skarbie. O, ja pierdziule. Kurczę, podobają mi się w tej grze bardzo. Wiecie co? Straciłem wszystko. Te animacje w ogóle, kurczę, ten klasyk, klasyk gra normalnie. Lubię takie gry, powiem. Ale powiem, że nawet łatwa ta gra jest w sumie. Przez 3 dni. W sumie to polega na strzelaniu też. Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Przypomina mi się też, wiecie co? Mafia. Okrutnego potwora. Właśnie, mafia. I wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszowym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem. Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Zablokowana bramka? Alex nie umawiałby się ze mną na zamkniętej stacji. Coś się tu działo. Oh my goodness. Co tu się dzieje? Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. O kurczę. Cholera! Wiedziałem, bo oni są tu co podejrzani. Desert i ogl. Kurczę! Co to jest? Świetnie. Ej, panowie, coś się stało? Nie wygłupiajcie. Oj, jak wystrzelił. No to nieźle. Halo, jak ja mam tu wejść? Tędy? Czekajcie, jak tu byłem? O, kurczę. Czekajcie, myla mi się jeszcze ta... Chwila, tędy? Nie, chyba. Czekajcie. Tędy chyba. Nie? Nie mam zielonego pojęcia, które będę iść. Halo? Tędy, dobra, mam.
Wow! Skurczy byk. Ale mu się ręka drży. Dobra. Czekajcie chwilę. Czekajcie, da się tu zapisywać, dobra. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Dobra. Świetnie. Dobra. Ci ludzie, co tu leżą, w ogóle na tym. Znaczy nie leżą, tylko co tu chodzą, to są podejrzani. Jaki wystrzeliło w górę. Nie no, fajnie, podoba mi się. Dobra, wypierdzieliło go w powietrze. Świetnie, fajnie. Podoba mi się. Uhu. Czekajcie, zobaczę, czy da się zapisać grę teraz. Da się, dobra, zapiszę grę. Przede wszystkim. Czekajcie, teraz trzeba uważać. Cholera! Dobra. Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Nie ma za co. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego. Piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Prowadź. A, to ja mam iść. Dobra, fajnie. Okej, świetnie. Aha, fajnie. Którędy? Dobra. Okej, tylko gdzie mam iść? Przede wszystkim, bo ja teraz powiem, nie mam zielonego pojęcia. Chyba tutaj, ale... Dobra, świetnie. Jak go? Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Aha, okej. Dobra, trzeba iść. Aha. Nie ma czasu do stracenia. Musimy iść do pomieszczenia kontrolnego. Czyżby tutaj? Gdzieś? Nie. Udało się. Tędy. Aha, spoko. Oh my god. No to nieźle. No to się porobiło. No to teraz...
No, fajnie, po nim już. Czekajcie, może tędy będę mógł wejść już, czy nie? Nie, nie będę mógł, kurczę. Ha, ha, ha. A? Nie mogę. Czekajcie, nie ma tu żadnej mapy czy coś, nie ma. Bo to by było za łatwo. Nie, nie ma, dobra. Czekajcie, zaraz spróbujemy. Może gdzieś tu jakieś przejście jest, halo. W sumie nie byłby to zły pomysł, żeby znaleźć tu coś. Ale chyba nie ma. Zaraz, poszukamy, spokojnie. Czekajcie chwilę. Nie. Nie, też nie. Czekajcie, tutaj byłem? Aha. Czekajcie. Wow. Aha, dobra. Te pociągi są dziwne trochę. Mój błąd, wybaczcie. Niestety mój błąd. Okej, dobra. Ej, gdzie ja? Kurczę, czy ja... Aha. Okej. Okej. Dobrze jest. Świetnie. Dobra. Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Aha. Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu stąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić swoje jeszcze. Dobra, okej. A może gdzieś tu jakieś przejście jest? Kurczę. What? Dobra, jest, świetnie. Wow. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Dobra. Czekajcie, zaraz. O, mam tu coś jeszcze. Czekajcie, muszę iść teraz na górę. Dobra, okej. Okej, wiem. Udało się, tędy. Uważaj! Co i te, co teraz? Kurczę. Bo tu nie ma przejścia. Czekajcie, może by... Nie, też nie. Też nie. Czekajcie, może muszę się cofnąć. Ale... Zaraz zobaczymy, czekajcie chwilę. No ale chyba wątpię, żeby się cofnąć. A zaraz zobaczymy, czekajcie chwilę. Bo ja tu zacząłem grę chyba, tak jest. Tak, to nie, to tutaj na pewno nie. Nie, to trzeba iść tam na górę. Na samą górę. Dobra, spokojnie, zaraz. Zrobimy to, spokojnie. Tu zamknięte jest. Kurczę. Tu też zamknięte. Tylko tutaj wypada iść, ale... Aha. Czekajcie. Okay,
Czekajcie, on tutaj był ten gościu, tak? Ale... Nie, tu nie ma żadnych drzwi, dobra. Czekajcie, tu były jakieś drzwi. Nie, tędy trzeba iść. Czekajcie, spróbujemy może... Może będzie działać to przejście do tego. Może tędy będzie można przejść. Ale zaraz zobaczymy. Nie. Nie, nie będzie jednak działać. Kurczę. Troszeczkę według mnie to jest... Ha, dalej nie wiem. Czekajcie, spróbujemy. Też nie. A czekajcie, tu coś jeszcze mamy, chwila. Tu mamy jakieś drzwi, ale... Ha, tu nic nie ma. Nic nie ma. Aha. O kurczę, za dużo ich tutaj było, powiem wam. Ale dobra, już jestem dalej, coraz dalej. Aj, gry nie zapisałem w sumie. Aj, aj, aj. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Spokojnie. Aha, to jest tutaj, dobra. Zamek szyfrowy, zapiszczał szyderczo. Nie znałem właściwego kodu. A, czekajcie, bo on chyba... Gdzie ten gościu był? Chwila. Ja muszę iść na górę chyba. Nie, on był... Zaraz, on był na dole. Czekajcie chwilę. Tak, on był na dole, dobra. A, okej. Okay. Bo ja tu nie ogarnąłem, dobra. Dobra. Dobra, świetnie. Dobra, tu mam tego policjanta. No chodź, czurzesz. Ocaliłeś mi życie. Nie ma za co. Dobra, świetnie. Tamtych nawet może nie będę zabijał, albo... Wiecie co? Dobra, jest. Kurde, to dużo oberwałem teraz w sumie. No i to bardzo dużo. Aj, aj, aj. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Aj, aj, aj. Dobra, czekajcie, spróbujemy jeszcze raz ich zaatakować. I teraz to chodź.
Udało się. Tędy. Stój! Uważaj! Ajajaj. Dobra, czekajcie, zapiszę grę tu przede wszystkim, żeby nie padnąć. Dobra. O się, kurde. Za mało broni mam w ogóle. W sumie. Jeszcze raz próbujemy. No serio. Ajajaj. Trzeba ich jakoś załatwić w sumie tutaj. Czekajcie, mam tylko tak. Kurde no, ja cię kręcę. Za dużo rzeczy dziłam sobie, dodałam, kurczę. Tak. Za dużo. Kurczę. Świetnie. Kurde. Ajajaj. Źle. Ja kurczę źle to robię, powiem wam. To bardzo źle. Kurczę. Jak to trzeba zrobić, żeby było? Żeby życia mi się. Świetnie. O, fuck. Oj, ja pierdziule. Kurczę. Dobra, poddaję się, kurczę. Trzeba będzie jakoś wymyśleć, kurczę, żeby było jak najlepiej. Kurde. Tak zrobimy. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Cóż, cześć.